Cześć, tu Grasiu. Witam w kolejnym odcinku. A znowu długa przerwa. Tym razem spowodowana nie ucieczką do klasztorów, ale tym, że byłem zajęty przeprowadzką z Tajlandii do Meksyku i powrotem do pracy. A co do Meksyku, to mieszkam teraz w małej mieścinie zwanej Akumal koło Playa del Carmen na wschodnim wybrzeżu Meksyku. A co do pracy, to zacząłem z powrotem grać w pokera. Właściwie na razie nie tyle grać, co uczę się turniejów wielostolikowych. Ale o grindowaniu MTT-ów czy o nurkowaniu na Karaibach to może opowiem w którymś kolejnym blogu. Nie wiem, czy dalej będę kontynuował z formą wideo, czy może jak teraz mam znowu trochę rzeczy do opowiadania o pokerze wartościowych, to wrócę do pisania. Ale chciałem skończyć obiecany ostatnio cykl o medytacji i o informacjach z tych retreatów. Więc wróćmy do tego. Na początek odpowiem na pytania zadane pod poprzednim filmikiem. Sporo osób pytało, w jaki sposób można się dostać do takiego klasztoru, jakie tam są opłaty, jak to wygląda. W takich klasztorach zazwyczaj koszt jest żaden, czyli i wikt, i opierunek może nie, ale dach nad głową i jedzenie się dostaje za darmo albo za symboliczne kwoty, po prostu taka jaka jest cena na przykład tego jedzenia do kupienia w sklepach. Czy mnisi, czy te buddyjskie siostry zakonne, oni wszyscy pracują, nazwijmy to charytatywnie, tak samo zachodni nauczyciele medytacji. W większości przypadków, o ile to nie jest pułapka na tak duchowych turystów, jak się nazywa takie osoby podróżujące do Indii czy właśnie Tajlandii, żeby znaleźć oświecenie, to zazwyczaj to wszystko jest bardzo tanie albo po prostu darmowe. Znaleźć takie klasztory można po prostu używając Google'a. Ja pod tym wideoblogiem umieszczę link do stron internetowych dwóch klasztorów, w których ja byłem. To chyba tyle, o ile kwestie dostania się na taki retreat. Oni, każdego, kto nie ma jakiejś historii chorób psychicznych czy innych zdrowotnych powodów niepozwalających na odbycie retreatu, każdego witają z otwartymi rękoma, niezależnie od wyznania, koloru skóry czy upodobań do tego, co się rejzuje z batona. Aha, kiepski dowcip. Pytanie było też, jak nauczyć się pozycji kwiatu lotosu, jak ja to robiłem. Ja, szczerze powiedziawszy, ja przez kilka pierwszych miesięcy mojej medytacji i przez cały mój pierwszy retreat siedziałem po prostu w pozycji nazwanej w tym komentarzu przez kogoś na krzyżaka, po prostu ze skrzyżowanymi nogami. W pewnym momencie po prostu zauważyłem, że ja nie siedzę w pozycji lotosu, tylko w pozycji półlotosu. Ona jest dla mnie bardziej wygodna i stało się to po prostu jakoś naturalnie od tego siedzenia. Ja spędziłem jednak paręset godzin na medytacji i od lekcji jogi. Na drugim retreacie każdego dnia mieliśmy rano godzinę jogi i te 10 dni sprawiło, że rozciągnąłem się na tyle, że ta pozycja stała się dla mnie komfortowa. Ale zaznaczam, że jest to praktycznie zupełnie bez znaczenia. Medytować można w każdej pozycji, siedząc, leżąc. Wisząc pewnie jest trochę niewygodnie, ale też się da. Często też to, że jest jakoś zorganizowany, że po posiłku wszyscy idą gdzieś i medytują x godzin. Co do medytacji, to różnie. Na jednym z retreatów, na którym byłem, wszystko było zorganizowane. Na drugim każdy ustalał sobie kiedy, gdzie medytuje sam. Ale posiłki są zawsze zorganizowane, odbywają się one wspólnie. Wszyscy jedzą to samo. I takimi rzeczami jak żywienie nie trzeba się przejmować. To jest właśnie jeden z elementów retreatu, żeby się codziennymi niesnaskami w ogóle nie przejmować. Czy ktoś cię pilnuje, nadzoruje? Jak wyglądają nauki, czy jest jakieś podsumowanie na koniec? Kilka pytań było w tym kierunku. Olbrzymich pająków żadnych nie widziałem. Za to tu są fajne muszle. Props.
To wygląda różnie w zależności od retreatu. Kto co woli, można poczytać w internecie o tych retreatach. Niektóre są takie, że dostaje się na początku kilka godzin instrukcji, czym jest medytacja, jak to powinno wyglądać, a potem przez resztę dni, o ile nie napotka się jakichś problemów czy odczuć, z którymi się nie można sobie poradzić, to się medytuje samemu. A są takie, gdzie dwa razy dziennie jest półtorej godziny nauk, czy to buddystycznych, takich bardziej religijnych, czy po prostu o praktykach medytacyjnych. Ja powiem szczerze, że nawet nie mam rekomendacji w żadną stronę. Ja odbyłem i taki retreat. Na jednym bardzo podobało mi się to, że do wszystkiego musiałem dochodzić sam i po prostu z tej praktyki, z medytacji wszystko wynikało. Na drugim, na którym byłem, z kolei spodobało mi się, że poznałem nazwy niektórych rzeczy, do których sam doszedłem. Jest to w ogóle ciekawe uczucie, że to, czego można się nauczyć samym w medytacji, to są jakieś tam podstawy tej właśnie bardziej nawet filozofii buddyjskiej niż religii. Ale na każdym retreatie jest tak, że jeżeli ma się problem, to można się odezwać czy do jakiegoś nauczyciela, czy do wyznaczonego mnicha, który w tym pomoże. To nie jest tak, że jest się zostawionym sobie samym. I ostatnie z pytań z długiego wywodu było tak, było dookoła tego tematu, jak to jest zostać zupełnie samemu ze sobą. Czy nawet na rybach robi się parę rzeczy, a jeżeli tylko jest się ze swoimi myślami i się siedzi, to czy nie przychodzi myśl typu, kurde, zająłbym się czymś i już w końcu można siedzieć na 4 literach. Jest, właśnie to był jeden z problemów, który się u mnie pojawiał, zwłaszcza na początku, że chciałem czegoś więcej, ale potem się zorientowałem, że to nie wynikało raczej z nudy, czy z ileż można siedzieć na tyłku, tylko bardziej z tego, że właśnie byłem przestraszony tym, ile się dzieje, czy to w mojej głowie, czy w moich jakichś uczuciach, czy po prostu w biochemii mojego organizmu, od tego siedzenia na tyłku. No i różne osoby reagują na to różnie. Niektórzy to przetrzymują, niektórzy, 20-30% osób rezygnują z tych retreatów, bo jest to dla nich za trudne. Dostają informację, żeby pomedytować samemu w bardziej delikatnych warunkach, po 15 minut dziennie powiedzmy, a potem wrócić na retreat. Nie mam tu dużej rady, proponuję każdemu spróbować. I ostatnie pytania, jakie się pojawiały, to właśnie o tym, jak w ogóle zacząć z tą medytacją, czy mam jakieś rady. I kolejny link, który umieszczę pod tym filmikiem, to będzie do książki, od której ja zacząłem medytację. Jej tytuł to Mindfulness in Plain English, czyli dosłownie tłumacząc mindfulness, pełnoświadomość prostym językiem. Na polski język ta książka też jest przetłumaczona, nazywa się ona Medytacja Vipassana w prostym języku. I książka ta jest darmowa, można PDF-a zarówno angielskiego, jak i polskiego pobrać legalnie za darmo z internetu. Dobra, minęło kilka minut odpowiadania na pytania. A mam jeszcze sporo rzeczy, które sam chciałem tak opowiedzieć.